Hej, witam Was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, a dzisiaj jest niedziela, a skoro jest niedziela, to nostalgiczny odcinek. 2014 rok, jesteśmy w patchu, o ile się nie mylę, 9.11 albo 8.11. No i mamy tego oto bzdąca, który kiedyś był niesamowitą rzadkością. Tak można powiedzieć. Przed nami też mapka, którą na pierwszy rzut oka poznajecie, ale jak bliżej się przyjrzycie, no to właściwie ona różni się bardzo. Jest to Rzeka Perłowa, ale w starej, starej wersji, czyli bez dostępnego dla czołgów środka, bez rozszerzenia tam mniej więcej w kwadratach K1 czy K2 i tak dalej. Także mapka tutaj bobslejowa zdecydowanie, a sam pojazd no, był ewenementem, ponieważ to był jedyny w owym czasie dwulufowy pojazd w grze, taki typowy, tak, który widać było, że tam strzela niby z tych luf, chociaż i tak to tam, jak zresztą zaraz zobaczycie, kurczę, nie działało tak, jak powinno działać. Dobra, kolega jedzie, Kapitan Ameryka. Tamte domki były dostępne, natomiast mapka nie była wcale taka zła, no oprócz tego, że rzeczywiście były tu spore bobsleje. Zobaczymy, co jest teraz. M7, kolega tutaj chce zaparkować, proszę bardzo. Już pierwszy. Czołg ewidentnie ten nie był zbalansowany, muszę przyznać. Na tych poziomach zobaczcie, jak mało życia mają ludzie. Kolega ma tego życia 250 zaledwie. Tutaj mamy co? UE57 150 życia, Marder 2 165 życia. Także no, tutaj te pociski nawet mogą nie dolatywać. Teraz mechaniki pewne, no, mamy, są znane, tak? Wiemy, że na pewno odległości pociski po prostu nie dolatują, jak są bardzo małego kalibru. A tutaj, o. Coś się udało. Zwróćcie uwagę, że zupełnie inna roślinność, tak inaczej wyglądająca, jakaś taka bardziej może i gęsta. Wtedy była. Tak jest. No jeszcze tutaj właściwości tego działka. No to macie damage 40, penetracja 45 na zwykłych i na goldzie penetracja 61, damage 40. Można było tym po prostu na serię brać przeciwników. Dzisiaj tego życia na tierach tam od 1 do 6 jest zdecydowanie więcej niż kiedyś było po znamiennym patchu. Ale jeszcze wiele przed nami powtórek na tych starych wartościach życia. Na tych niskich tierach, no to wtedy bardzo modne było one-shotowanie. Wyszukiwało się pojazdy, które są zdolne do tego, żeby one-shotować. Dlatego na przykład popularny był zwykły Sherman na trolu. On mógł niektóre pojazdy one-shotować. Niszczyciele piątego poziomu prawie wszystkie miał szansę z one-shotować. Co tam jeszcze? No czwartego poziomu oczywiście też. Także to były takie czasy wyszukiwania dla siebie najodpowiedniejszej maszyny, tak? No, dostosowanie do swojego stylu grania. Jeżeli komuś się one-shotowanie... Zobaczcie, widzicie, ile mu życia spadło? No dzisiaj ten Crusader ma na pewno o wiele więcej życia, już by nie było tak prosto, tak łatwo. Tutaj widać też tak bardzo, jak gęsta była te bambusy połączone z krzakami. Naprawdę to była taka gęstwina. No zresztą, zobaczcie, tu kolega odjeżdża, tak? To były takie bardzo, bardzo gęste krzaki. Dzisiaj to wszystko jest rzadsze, mam wrażenie. Nie wiem, czy to inne tekstury są, no tak jak tutaj, zobaczcie. Te bambusy, fajnie to wyglądało.
Akurat to mogliby przenieść do współczesnego. Mapka, sam grunt wyglądał dużo gorzej, to widać gołym okiem. O! O! No to jest zawodnik, który swego czasu mógł bardzo dużo złego zrobić. Pancer 4 z trolem, ulala. Przede wszystkim też trole miały troszeczkę inne właściwości. Te 105, zarówno amerykańska, jak i niemiecka, miały wtedy troszeczkę inne właściwości. Pamiętam, że na przykład w amerykańskiej penetracja była dosyć... O, 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 o. 125 zabrał. No chyba koniec tej bitwy. Tak jest. T-34 z działem 57, o ile dobrze widziałem. Okej, okay. To jest pierwsza bitwa. Teraz dajmy coś innego. Moi drodzy, skoro już dzisiaj jest tymi małymi czołgami od początku, niech już będzie. Oto na waszych ekranach kolejna perełka. Wtedy jeszcze perełka. Panzer 2J. No dzisiaj jest to czołg powszechny, ponieważ WG oczywiście złamało dane słowo, że będą w WOT-ie takie pojazdy. Ale zobaczcie, czy tutaj nie fajniej te krzaki wyglądają. To jest oczywiście mapa Prochorówka. Widzicie, jak to jest? Sporo było krzaczków, co? Teraz tak łyso jest totalnie. Nie wiem, gdzie kolega podjedzie, ale bardzo często tutaj się podjeżdżało. No, WG kiedyś się zarzekało, że w WOT-ie będą czołgi tak zwane unikalne, że jak ktoś je zdobędzie w jakimś evencie, albo kupi gdzieś, albo wygra, no to będzie miał w garażu coś, co jest niezwykłe. No, niestety to wszystko... Księgowy powiedział, że trzeba sprzedać, więc zaczęli sprzedawać, ale wjeżdża coś. Kurczę, znowu się to zrobiło, czekajcie. Nie wiem, w poprzedniej bitwie chyba było normalnie. Markery. Player name zostawię. Zostawię z bardzo prostej przyczyny. Kurczę. Może ktoś z was wypatrzy się. No to dziwne, zmienia się z powtórki na powtórkę. Dobra, już jest wszystko w porządku, widzicie ile życia. Baboki po 80 życia z tego co widzę. 80 życia. A tu Panzer 1C, czyli pojazd, który zawsze był dobry, uwaga. Przydziało jak zwykle. Patrzcie, następny jedzie. To była taka gra. To były czasy gry. Tu jest są oczywiście niskie tyry, ale czasami na... wyższych też było coś takiego, takie rajdy po baboki, albo że ileś czołgów nas atakuje, a było coś. Tutaj oczywiście wjechał Panzer 1C. Nie było takiego schematu totalnego, że pół drużyny jedzie na górkę. Dobra, udało się. Kolega ma już dwa fragi. No, tu pewnie tych fragów będzie dużo, skoro ja na dysku miałem tą powtórkę, to tu może być jakiś dużo fragów, naprawdę dużo, dużo. No, roślinność zdecydowanie tak teraz dopiero zauważyłem, że jakaś taka była... inna. W sumie mają niszczyciel, który tu koledze powinien bardzo zagrozić. I tam właśnie był ten niszczyciel, on powinien być priorytetowy do zniszczenia. Oj, już go nie ma. Dobra, mamy 4 fragi. Nie, może tu medal pula będzie. Kto wie, kto wie. Tutaj też chcę powiedzieć, że wszystko, cała grafika została ustawiona na maksa. Wszystko tu jest ustawione na maksa, więc to jest najlepsza wersja WOT-a, jaka wtedy była wizualnie oczywiście. No dobra. Sporo ich zostało. Tam jeszcze po przeciwnej stronie coś stoi.
Zaraz zobaczymy, co to stoi. M3 Steward. Der ging nicht durch. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Dobra, mam 5 fragów. Możliwe, kurczę, że tu będą jakieś akcje. Wirkungstreffer. Der ging nicht durch. Wirkungstreffer. Der ging voll durch ihre Panzerung. Amunicji powinno wystarczyć. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Został kolega sam, nie, tam jeszcze się biją. No, coś tam wchodzi, 14 życia. Jest. 6. frag w tym momencie. I kolega sam został na raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Te baboki, nie wiadomo, czy one podjadą, czy nie podjadą. Dobra, mamy 7. O, coś się dzieje z prawej, nadlatują. No, powinien kolega jechać w jakikolwiek krzak, gdzieś tutaj na przykład, już. Lepsza była sytuacja niż stać tutaj na otwartym. Ale atakują! No to był czołg niesamowicie niezbalansowany. Dzisiaj. No, już nim się tak nie gra jak tutaj. Że nikt nie może nas uszkodzić. Ale też jest kolejna sprawa taka, że bardzo mało ludzi miało go. Bardzo mało ludzi go miało, więc chyba tu będzie medal Rosjeni, bo oni nic nie mogą zrobić. No, czekajcie. No, tak wyglądała ta mapka. Mają szybkie pojazdy, więc po tamtej stronie nie było takich górek jak teraz. Tutaj ten głaz uchował się, on. No ale cóż. Zobaczcie, że w tej bitwie w ogóle nie było walki na górce. Dobra, kolega zniknął. No, oni będą chcieli kapować, coś mi się tak wydaje. Ja to przyspieszę, może. O, teraz będzie na podwójnym, co i tak nie znaczy, że szybko. Zaczyna artyleria jakaś bić. Kurka. On z tyłu był też. Kurka. O, 12 hapsa. Tak jest. Dobra, no LTP obecnie to robi miazgę. Spancer 2 wersja J. LTP robi miazgę. Wirkungstreffer. O kurka wodna.
on chyba nie grał. Dobra, nadciąga. Kurczę, z zawrotną prędkością. Jest. I został jeszcze jeden. 13 fragów. No, jest mało amunicji, ja bym nie ryzykował, ale jednak. Kurka. No cóż, nie mogli nic zrobić. Takich bitew nie było dużo, ale się zdarzały, że pojazdy nie mogły nic zrobić, zwłaszcza, że na tych niższych tierach ludzie Golda nie wozili, po prostu nie wozili go. Więc nie mieli jak przebić takiego właśnie czołgu. Dlatego on do WOTA nie mógł wejść w normalnym trybie. Był taką perłą, takim białym krukiem, można powiedzieć. No cóż, już nie jest. Te czasy nie wrócą. Mam nadzieję, że fajnie wam się oglądało, chociaż ta druga bitwa była taka jednowymiarowa i monotonna. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.